Tedeuda de vel budbach i sastype sarero menge saremanuszenge procelo sveto. Ja się nazywam Artur Szewczyk i witam Państwa w programie Artur i promotorzy kultury romskiej. Moim gościem dzisiaj jest aktorka, pieśniarka, teatrolog, malarka, prezes Fundacji Piwnica Poetycka ENS w Warszawie. Tworzy autorskie miejsce spotkań Kredens pod oknami. Pani Anna Bojarska-Urbańska. Dzień dobry Państwu. Witam Panią bardzo serdecznie, Pani Aniu. Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani zaproszenie do naszego programu. Dziękuję ogromnie za to zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jest Pani tutaj razem z nami. Dlaczego my żeśmy się spotkali? Spotkaliśmy się, bo Pani wydała wspaniałą książkę, na którą w sumie czekaliśmy wszyscy, że ktoś podejmie ten temat. Akurat jest to Pani i jest mi naprawdę niezmiernie miło, że w ogóle poznaliśmy się też i osobiście w Połczynie na biesiadzie cygańsko-słowiańskiej i no w ogóle znamy się też bardzo dobrze, utrzymujemy ze sobą kontakt na Facebooku, prawda? Także bardzo, bardzo mi miło i cieszę się, że jest Pani tutaj razem w tym programie. Dziękuję ogromnie i Panie Arturze, wobec wszystkich, także Panu chcę osobiście podziękować za pomoc i ogromne wsparcie podczas powstawania tej książki. To był proces około 3 lat. Pomysł tej publikacji nie był mój, ponieważ no, nie ośmieliłabym się wejść sama na teren kultury, w której się nie urodziłam. Aha. Chociaż jest mi ogromnie bliska od dzieciństwa w zasadzie. I dzięki pani Elżbiecie Ficowskiej i Randi, z którą miałam zaszczyt i kontakt wcześniej, podjęłam się tego zadania z jakby także wejściem w pewien dziewiczy dla mnie teren, aczkolwiek bliski, ponieważ dotyczy pieśni i wykonawstwa, a to jest moja droga i moja profesja. Zatem podjęłam się tego zadania dokładnie w 2021 roku, po naszym spotkaniu w Połczynie Zdroju, bo tak się te nasze drogi życiowe, jakoś zainteresowań zbiegają po prostu. Tak, i tak. Ktoś nas prowadzi, jestem głęboko o tym przekonana. Tak jest. I polegało to na tym, że trzeba było, no, oczywiście myślałam o tym, spotykałam się z Randią w Kredensie pod oknami, właśnie na Pradze Południe, ponieważ Randia tutaj do niedawna mieszkała na stałe na Pradze Południe i przypadek sprawił, a może nie przypadek, że byłyśmy sąsiadkami w pewnym sensie. Ojej, naprawdę, no właśnie. Tak, tak, 2 ulice dalej. Bez przesady, od Kredensu pod oknami Randia mieszkała. No, z tym, że ja poznałam Randię poprzez Bietę Ficowską, która mi o niej opowiadała, z którą właściwie jej życie było związane. No i chodziło o utrwalenie historii tej dziś już mało znanej dla głównie Polaków, Europejczyków, osób innej kultury, pieśniarki, która ma ogromne zasługi jakby w recepcji kultury romskiej. No właśnie, no właśnie. I cóż, i najpierw były spotkania, rozmowy, nagrywałam je, one były bardzo różne, porwane, chaotyczne, jakby związane z bardziej z towarzyskimi spotkaniami, z jedzeniem ciastek, z rozmowami. I ja to po prostu nagrywałam i chodziłam z tym pomysłem, nie mając jeszcze formy zapisu tej historii. Po czym oczywiście warunkiem też książki, jej obrazu, tego, że czułam od początku, że to musi być książka, która będzie też pięknym przedmiotem, która oczywiście będzie cygańską książką, tak, tak.
która powinna zatrzymać także muzykę, że powinna być płyta, skoro jest to spotkanie z pieśniarką. To długi proces i pełen także urzędowych zabiegów i zdobywania dotacji, czyli pisania wniosków dotacyjnych. No, tak. Dwa wnioski zostały odrzucone w różnych konkursach, bo oczywiście te priorytety międzykulturowe, jak Państwo się orientujecie, no w Polsce jest to system dla fundacji, my prowadzimy fundację Piwnica Poetycka, instytucję samorządową i tylko poprzez taką oficjalną drogę można stworzyć jakiś projekt większy. A wiadomo, że jeżeli chce się wydać pozycję w twardej okładce, na dobrym papierze, z świetnymi ilustracjami i książkę przygotowaną przez profesjonalistów, no to to wymaga inwestycji. Dużych inwestycji. No a potem cała sprawa kolportażu. I wreszcie także po festiwalu w Połczynie Zdroju, gdzie miałam zaszczyt przygotowywać młodych ludzi do konkursu piosenki, to się wszystko jakoś tak zbiegło. Dowiedziałam się tam, że istnieje możliwość dotacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w Departamencie Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Chciałam dobrze tę nazwę przytoczyć. Więc napisałam ten wniosek i do momentu ogłoszenia wyników właściwie minął rok. Zmieniły się, tak, zmieniły się warunki. Myśmy w trakcie oczywiście rozmawiały, to się budowało. Szukałam materiałów, nawiązywałam kontakt z bibliotekami. Spotkałam bardzo wiele osób, bardzo mi życzliwych, które mi ogromnie pomogły, a najbardziej w zasadzie pomógł mi pan. Ponieważ raz, że szukał pan ze mną kontaktów i pomysłów, że wysłał mi pan parę zdjęć, to nie jest proste. Jednak pewne rzeczy tak odległe czasowo, bo mówimy o latach 60. No tak, tak. Zacierają się, prawda? Są trudne do archiwalia, do odzyskania, do wydobycia. Trzeba mieć prawa i tak dalej, i tak dalej. Więc to trwało. Dzięki jakby prywatnym także osobom życzliwym temu projektowi i rozmowom dostałam kontakty do osób, które zawiadują sprawami praw autorskich, czyli Warner Music Polska. Dzięki pani Alicji Szymańskiej dostaliśmy możliwość i autentyczne nagrania randi studyjne i dzięki temu można było umieścić to i wydać i na płycie. Zależało mi na tym, aby książka była spójna w wypowiedzi, w takim sensie, żeby piosenki były piosenkami Jerzego Ficowskiego na płocie. Trzeba było się na coś zdecydować. Oczywiście Randia śpiewała innych autorów, niemniej postać Jerzego Ficowskiego, Elżbiety Ficowskiej i przede wszystkim pana Edwarda Dębickiego, wybitnego i zasłużonego dla kultury Romów kompozytora, który ma ogromne znaczenie w znalezieniu talentu Randi. A potem kolejna osoba, która uczyniła to, że można było Randię słuchać i ona mogła rozwinąć skrzydła w sposób zawodowy razem z zespołem Terno, to był pan Jerzy Ficowski. I jemu jest poświęcona, jego pamięci ta książka, także dlatego, że w tym roku jest stulecie jego urodzin. A jest to człowiek, który w sposób zupełnie bezinteresowny i wybitny poeta zauważał talenty Romów i starał się im na tyle, ile mógł pomagać, aby istnieli jako artyści w tym świecie i w przyszłym świecie, naszym teraz. W sumie dzięki panu Ficowskiemu zaistniała i Papusza, prawda? Zaistniała Randia, zaistniał Masio Kwiek. No bo w sumie jego piosenki wykonywali, prawda?
Tak, no i w ogóle sprawa Michał Burano jeszcze dodatkowo. I pisania tekstów dla tych artystów. Przecież dla Randy napisała Katarzyna Gertner piosenkę, którą zresztą, dzięki której Randia znalazła się w 64 roku w Złotej Dziesiątce na drugim festiwalu piosenki polskiej w Opolu. To było ogromne wydarzenie, dlatego że romska dziewczyna, no dziewczyna wtedy już, żona, mama dwojga dzieci, śliczna 19-letnia, utalentowana, urocza Randia, zaśpiewała w Opolu, no i potem się wszystko zaczęło, znalazła się w Złotej Dziesiątce i po festiwalu w Opolu, chociaż to w zasadzie było w trakcie, dzięki Jerzemu Ficockiemu artyści Terno zdali egzamin estradowy, no ale po festiwalu w Opolu zostali zaangażowani i podjęli współpracę jako zespół zawodowy z Estradą Zielonogórską. No i zaczęła się wielka podróż tej muzyki i Randii po Polsce, ale także i po świecie. A jest to opowieść, gorąco Państwa zachęcam, to jest opowieść o bardzo wyrazistej, utalentowanej kobiecie, ale opowieść o miłości i odwadze. Więc niech to będzie tajemnicą, dlaczego zapraszam. Ponieważ jest to książka wydana przez naszą fundację Piwnica Poetycka ENS i jest ona, pojawiła się dzięki dotacji, w zasadzie jest wyłącznie naszą pracą wspólną. Zaraz powiem o wspaniałych artystach, których zaprosiłam do tego wydania, ale nie znajduje się w księgarniach, nie można jej sprzedawać. I pomyśleliśmy, że będzie to książka, która będzie darem dla instytucji, dla osób, które propagują kulturę romską, ale nie tylko, które interesują się muzyką, które same szukają własnej drogi życia. I dlatego książka jest rozsyłana. Jeżeli chcielibyście Państwo ją, jeszcze jest trochę egzemplarzy, nakład był w 1000 egzemplarzy, ale myślimy o tym, żeby nawiązać współpracę z wydawnictwem kolejnym i zrobić dodruk lub wznowienie w taki sposób, aby ona była możliwa, dostępna dla osób w księgarniach. Właśnie. Jeżeli chcielibyście Państwo, to bardzo prosimy albo pisać do pana Artura Szewczyka, albo do mnie prywatnie na... jakby nie tyle prywatnie, no kredens pod oknami na Facebooku, lub znaleźć mail na stronie naszej fundacji piwnicapoetycka.pl i za jakby opłatą za samą przesyłkę wysyłam. No może nie natychmiast, bo też jestem dość zajętym człowiekiem, ale staram się, aby dotrzymać słowa i książka podróżowała. Jest ona też, ze względu na Randię, ona jest dwujęzyczna, także jest w języku angielskim, ponieważ to jest wspaniała sprawa. Bardzo mądrze pani pomyślała, żeby właśnie zrobić to po angielsku, prawda, i po polsku. Świetnie. I właśnie w związku z tym kieruję ogromne podziękowania do Magdy Macińskiej. Nie była to łatwa praca, ponieważ oprócz przetłumaczenia tekstu rozmowy, książka jest jakby ma dwie części. Jest rozmowa z Randią, w pewnym sensie poprzez mnie przytoczona. Nie jest ona dokumentem i reportażem, jest w pewnym sensie troszkę interpretacją naszego klimatu rozmów, moją interpretacją. A druga część książki to 8 wypowiedzi osób, które tak czy inaczej były związane z Randią, z jej twórczością, czy też jej śpiewanie wpłynęło na ich życie. Między innymi jest Artur Szewczyk, ale i Sława Przybylska, i pani Zofia Czernicka, i Bogdan Trojanek, i Wiesław Kowalski, który jako dziecko widział Randię. W pewnym sensie jest to
losowy dobór tych osób. To jest 8 bardzo różnych wypowiedzi z różnych okresów życia i Randi, i tych osób. No, zróbmy malutką przerwę i obejrzmy pierwszy link. Bardzo proszę. Afisz kulturalny. Romska pieśniarka Bronisława Korsun, znana jako Randia, jest bohaterką niezwykłej książki Anny Bojarskiej-Urbańskiej. Tytuł Randia, po polsku drapieżna, kryje spisaną i zaśpiewaną opowieść o obywatelce świata, od lat związanej z Polską i Warszawą. Biografia zadedykowana pamięci Jerzego Ficowskiego zawiera płytę z piosenkami jego autorstwa, w tym utwory, które zapewniły Randii wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1964 roku. Poruszającą muzyczną historię miłości i odwagi proponuje Fundacja Piwnica Poetycka ENS. TVP Kultura poleca. Dziękuję ślicznie. No właśnie, i bardzo proszę teraz kontynuować, Pani Aniu. Proszę Państwa, chcę podziękować i powiedzieć wszem i wobec, że tłumaczenie na język angielski mojej rozmowy z Randią i wypowiedzi, ale także wierszy i piosenek pana Jerzego Ficowskiego i pani Elżbiety Busolt, czyli poezji, zrobiła pani Magda Macińska, za co jej ogromnie dziękuję. I to są jej autorskie tłumaczenia wierszy. Książka jest o artystce, którą tworzyły piosenki. Zatem nie może zabraknąć w rozmowie piosenek, które były pisane dla niej w różnych okresach życia, i te piosenki są jakby puentą poszczególnych fragmentów rozmowy. No tak, i bardzo tak proszę o traktowanie tych piosenek jako części rozmowy, a nie, że przeczytam później. Tak to jest ułożone, włożone w trakcie, że liczę na to, że Państwo nie przeczytacie tego później jako piosenki treści uzupełniające, tylko pójdziecie poprzez piosenkę dalej. Gorąco o to proszę. I teraz rzecz szalenie ważna, osoby ogromnie ważne, to Antonina Konopelska, która zrobiła oprawę graficzną i skład. Oczywiście pomysł był wspólny mój, Antonina go rozwinęła wspaniale, i bardzo ważną rzeczą jest skład drukarski książki, to, żeby ona pięknie wyglądała, żeby się to dobrze czytało. To jest wielka praca, także ogromnie twórcza praca. I pani profesor Elżbieta Banecka, która jest autorką ilustracji i rysunków, ponieważ książka zawiera także rysunki. Antonina zaprojektowała także taką kartę, na szczęście, bo jeżeli mówimy o książce cygańskiej, to musi być król Kier i cyganka prawdę ci powie. No tak, więc tak. Jest o wróżbach, jest czerwono-czarna, jest karta graficzna, dość współczesna, ale wiadomo, o co chodzi. Tak jest. Jest w kieszonce płyta Randi, dzięki właśnie Warner Music, proszę bardzo, tu jest płyta w pięknie jakby pomyślanej też kieszonce i wszystko się jakby bardzo łączy kolorystycznie. Randia kocha kolor czerwony, więc starałyśmy się to uszanować. Jest, bo to jest cygański kolor. Czerwony jest cygański kolor. Jest złoty płatek na szczęście, który przykrywa motto książki Weź trochę gwiazd i ziół i zmieszaj pół na pół, to od pierwszych słów piosenki, którą napisał Jerzy Ficowski. I jest, piórka są, co prawda, bo w piosence pojawiają się pióra białych kruków trzech, ale nie miałam białych piór kruków, w związku z czym jest białe gęsie i czerwone gęsie pióro. Jest woreczek z ziołami, z rozmarynu pachnącymi, na szczęście, w związku z tym książka pachnie. No i jest kamyczek, szkiełko kolorowe,
które jako dzieci często patrzymy w szkiełka kolorowe i myślimy o naszym kolorowym życiu, czy też lubimy bańki mydlane. No baniek nie zawarłam w książce, bo by się nie dało. Natomiast chodziło mi o takie przedmioty, które dadzą, uruchomią wyobraźnię, uczucia, sentyment i jakieś odniesienie każdego czytającego do własnego życia. Mm-hmm. Cóż jeszcze? Panu Jakubowi Rejnowskiemu muszę bardzo podziękować z drukarni Totem. Pani Julicie Czachorowskiej, która mi ogromnie pomagała, i pani Agnieszce Wróblewskiej. O Antoninie Konopelskiej, Elżbiecie Baneckiej mówiłam. Zdjęcia robił Randi także Marek Urbański. Pani profesor Mosakowska dała mi ogromnie dużo kontaktów. Zosia Czernicka. Państwo z biblioteki w Zielonej Górze. No, w każdym razie jest cała lista osób, którym dziękuję w książce. Nie będę teraz państwa tym męczyć. Bez nich to by nie powstało. Oczywiście uparłam się, że dojdziemy do, że będziemy mieć w końcu, ale no, ale to była droga, taki spacer cygańską drogą, do której wiele wspaniałych osób dołączyło. I na koniec bardzo dziękuję pani profesor Annie Kuligowskiej i pani profesor Annie Nasiłowskiej, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, która notabene zaprosiła nas na wieczór promocyjny 13 czerwca w stowarzyszeniu, będzie koncert. Aha. I pani, już zaraz się zamykam, bo już widzę, że pan próbuje się przebić przeze mnie. Za chwileczkę jeszcze pani Dorocie Buchwald, która umieściła też słowo o książce. No i Randi, która w gruncie rzeczy jest sprawczynią całego zamieszania. Pierwsze jej pytanie, potem jak dostała książkę, bo w tej chwili jest w Ciechocinku, to było pytanie, a dlaczego ta książka jest taka ciężka i taka gruba? Randio, no i tak za mało ciężka i gruba jak na całe twoje. No właśnie, no właśnie, ale piękne wydanie. Ja też chciałem tą drogą właśnie tutaj pani podziękować za nadesłanie mi tego egzemplarza, znaczy nie jednego. Dostałem 10 pięknych książek od pani i będę według uznania będę rozdawał zasłużonym ludziom dla kultury romskiej. Ja może tutaj wspomnę tylko, że w Kanadzie mieszka Bob Kozak, który też bardzo przyczynił się i robił piękne do każdej z tych piosenek. Do każdej z tych piosenek Randi, pisanych przez pana Ficowskiego, on robił teledyski, robił takie klipy na YouTubie. Elżbiety Ficowskiej, tak, właśnie na jej prośbę to zostało wznowione i zrobione właśnie. Dzięki panom w ogóle mogłam wysłuchać, bo ja nie znałam tych piosenek, i zbudować sobie jakąś wizję też i płyty, i książki. No tak. I bo to było najpierw, a potem okazało się, że można zdobyć poprzez Warner Music, dawny jakby, który wziął, przejął prawa Pronitu, bo płyta była wydawana przez Polskie Nagrania, dotarliśmy do autentycznych nagrań, no nie z płyty zgranych, tylko studyjnych nagrań, więc my mamy te studyjne te nagrania w książce. Te takie... Panie Arturze, jeszcze coś trzeba powiedzieć ważnego, co jest zaznaczone w książce, ale może większość osób nie wie o tym, że Randia jest odznaczona jako jedyna kobieta romska przez ministra kultury srebrnym medalem Gloria Artis, i to było we wrześniu 2022 roku, a wręczenie, jakby przekazanie samego tego medalu na ręce Elżbiety Ficowskiej odbyło się 21 marca. Jest zapis w tej uroczystości w kredensie pod oknami tego roku. Aha. Ale także tutaj w książce są zdjęcia tych może pan łaskawie w całej relacji dołączy fotografię tego medalu Gloria Artis, zasłużony, to jest medal
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zasłużony dla kultury polskiej. Pięknie, i oprócz tego jest jeszcze medal Człowieka z Gwiazd, też jedyna kobieta odznaczona. I w książce, proszę Państwa, obok fotografii tego medalu, który wręczył, jakby nie tyle wręczył, przekazał podczas biesiady w 2023 roku Bogdan Trojanek w imieniu Królewskiej Fundacji Romów, jest kod QR w książce i możecie Państwo poprzez ten kod QR w swoim telefonie zobaczyć fragment, w którym Bogdan Trojanek na festiwalu w Kołczynie przyznaje przy dźwiękach hymnu romskiego Randi to odznaczenie. Pięknie, to więc jest pięknie. To ogromne, ogromne wydarzenie w całej historii także kultury romskiej i kobiet tworzących w tej kulturze. Tak jest, tak jest. Ja przeproszę Pani Aniu, w tym miejscu poproszę o następny link. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W imieniu Fundacji Piwnica Poetycka ENC na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego jesteśmy w kredensie pod oknami, naszym osiedlowym miejscu aktywności lokalnej, spotkań, koncertów, działań artystycznych, które odbywają się wespół ze spółdzielnią mieszkaniową Szaserów. Drodzy Państwo, oto premiera książki, pierwszej wydanej przez naszą fundację książki, która jest możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Randia, po polsku drapieżna. To opowieść życia romskiej pieśniarki, pierwszej romskiej pieśniarki Bronisławy Korsun, która otworzyła w pewnym sensie drogę rozwoju artystycznego, występów, koncertów innym romskim artystkom. Dziękuję ślicznie. No właśnie. I co było dalej, Pani Aniu? Jak to się dalej tworzyło wszystko? Ważne jest to, że w książce są zatrzymani ludzie z życia Randi, ponieważ jej opowieść wiąże się z bardzo zmiennymi jej kolejami losu, oprócz notowania sprawy życia, twórczości, piosenek, które o niej wiele mówią. Także są, jeżeli ktoś będzie czytał książkę uważnie, to zorientuje się, że Randia z wielkim szacunkiem i taktem mówi o wszystkich ludziach, których tam spotkała. Ja pewnych rzeczy w książce świadomie nie umieściłam, także na prośbę Randi, ponieważ no, każdy ma trudne i mniej trudne dni i chwile i sytuacje życia. Natomiast momentem przełomowym, trudnym i ważnym w jej życiu była decyzja wyjazdu, chęci pracy za granicą, to był rok 79. Irlandia, jak sama określiła, jechałam tam do nikogo, pojechała, ileż trzeba mieć odwagi i wiary w sens swojego życia, aby jechać dalej, budować w momencie największej swojej kariery, tak no naprawdę właśnie, w Polsce. Akurat rozkwitała w Polsce, prawda? To znaczy ona była w apogeum. Kariera zaczęła rozkwitać po 65 roku, więc były jazdy, były występy, były podróże, tournée, w związku z czym widziała także świat z zespołem. To nie każdemu było dane w ówczesnej Polsce, bo to był PRL i nie wolno było wyjeżdżać tak po prostu. Młodzi ludzie tego dzisiaj nie są w stanie zrozumieć, że trzeba było mieć przecież pozwolenie, żeby móc pojechać nawet do Czech. No nawet paszportów nie mieliśmy w domu. Tak. Także Randia z Masiem Kwiekiem, w ogóle wspaniali artyści. To jest szalenie cenna opowieść o świecie, którego już nie ma. Tak. Ale,
ależ no, był bardzo intensywny ten czas dla nich i do tego stopnia, że Randia miała tak ogromną popularność, a nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, były budki telefoniczne, przez które się trzeba było porozumieć z kimkolwiek. Randia była po pierwsze tak kochana przez publiczność, że miała fanów, którzy jeździli po Polsce za zespołem Terno i jakby szukali koncertów ich, a dwa, było porwanie Randi, które niestety w konsekwencji zmieniło wszystkich, całego zespołu życie właściwie, bo w konsekwencji tego porwania Randia po iluś tam latach zdecydowała się zmienić życie i wyjechać z Polski. Natomiast podobno jakiś producent spódnic bez porozumienia z nią, no bo wtedy to były takie czasy, zaczął produkować spódnice pod nazwą Randia, takie cygańskie spódnice i to były chyba lata 70. w ogóle. I wtedy oprócz spódnic tak zwanych Małgosiek, po festiwalu i po przeboju Małgośka Maryli Rodowicz, były też spódnice Randia, takie falbaniaste, kolorowe spódnice. Proszę, proszę zapytać, no, książka jest opatrzona fotografiami głównie z prywatnego archiwum Randi, ale także dzięki panu są też, jest też rodzina Randi, jest oczywiście siostra, ponieważ no, tak to się dzieje, że jak już się człowiek urodzi w rodzinie artystycznej, no to właściwie cała rodzina, gra, śpiewa, pracuje i tutaj oczywiście są też wszyscy zauważeni. Dzisiaj Randia mieszka i żyje w Ciechocinku, pojechała do swojej siostry, pojechała tam się leczyć, ale także jest przecież związana z siostra kiedyś podobno wspaniale tańczyła i była śliczną to mogę dziewczyną. Pamiętam. Także związała się z artystą romskim Don Wasylem, który robił przez wiele lat festiwale romskie w Ciechocinku. I tak jak kilku takich wybitnych artystów w Polsce działających, no nadal pracuje i działa, tak jak Bogdan Trojanek, pan Edward Dębicki, to chyba pierwszy i najważniejszy taki artysta romski, który jeszcze żyje artystów. I tworzy. No i ma ogromne zasługi. Poeta, piszący, jego pieśni są wspaniałe, nawiązujące do korzeni kultury romskiej, co mnie jest ogromnie bliskie. Mm-hmm. Pomijając wszystkie inne wpływy i to, że życie się zmienia, że pędzi do przodu, że są różne zapożyczenia kulturowe, ale tutaj trzeba oddać ogromny ukłon i szacunek panu Edwardowi Dębickiemu. Tak jest, tak jest. Ja poproszę w tym miejscu o następny link. Posłuchajmy pięknych nagrań Randi. My do książki może jeszcze wrócimy, ale pani Aniu, może by nam pani opowiedziała, jakie w ogóle były początki pani fascynacji społecznością romską. Może pani opowie, jak to w ogóle się zaczęło? To nie wiem, czy nazwałabym to fascynacją. To jest jakaś ogromna bliskość. No bo fascynacja jest, dla mnie słowo to się kojarzy z czymś, co się ogląda z daleka i się zachwyca, a mnie się, ja poczułam uczestniczyła w tym po prostu, tak. Że to jest jakaś moja cząstka mnie, nie, jakieś irracjonalne być może. I nawet kiedyś jako mała dziewczynka pytałam mamę, czy my mamy jakieś kontakty. To się oczywiście zaczęło dzięki, i
I to jest właśnie też bardzo ważne, bo myślę, że nie jestem pierwsza i nie ostatnia. Ja pierwszy raz w życiu oglądałam jako małe dziecko we Włocławku, bo tam się wychowywałam, mimo że pochodzę, cała moja rodzina pochodzi z Warszawy. Rodzice po powstaniu pojechali do Włocławka. Ja się tam wychowywałam, jakby ze mną już małą na świecie. Pojechali do Włocławka. Ojciec mój tworzył po wojnie polską neurochirurgię i tam zakładał oddział neurochirurgiczny, ale starali się uczestniczyć w życiu kulturalnym. No, zabrali mnie na koncert w hali sportowej we Włocławku. Ja miałam chyba lat 6 czy 7, na koncert zespołu Roma. Aha, no i to no było. Tak. To było absolutne, prawda? Jakby. Koniec. No. I stąd jak to wrażenie ogromne, przejęcie zostało we mnie i potem zupełnie, kiedy też przypadek sprawił, że po wielu latach już jako człowiek pracujący w Polsce, w teatrach, jako już osoba niezwiązana życiowo z Włocławkiem, tak się los potoczył, że na jakiś czas krótki wróciłam do Włocławka i pracowałam tam we Włocławskim Centrum Kultury także, bo także grałam w teatrach w Polsce, we Włocławskim Centrum Kultury i byłam kierownikiem remizy na Żabiej, która była filią Włocławskiego Centrum Kultury. I tam do mnie trafił chłopiec, mały chłopiec, który zaczął ze mną rozmawiać i ja po rozmowie z nim, chłopiec romski, który teraz jest już dorosłym mężczyzną, bo mam z nimi cały czas kontakt. No i okazało się, że potem mogłam tak załatwić z władzami Włocławskiego Centrum Kultury, że były zajęcia w tej remizie, zajęcia tańca, te dzieci i polskie i romskie mogły przychodzić, były zajęcia stepu i potem jakoś tak to się połączyło, że spotkałam i poznałam Cezarego Majewskiego, też wspaniałego artystę, ogromnie zasłużonego dla kultury romskiej i także jakby i Bożenkę, jego żonę. I Czarek Majewski został zatrudniony jako instruktor w Włocławskim Centrum Kultury na Toruńskiej i w filii, czyli w remizie, mogły być próby tego zespołu, który stworzył zespół Piccolo Roma, Dzieci Świata. To było w tej chwili już chyba 24 lata temu, to były lata 2000. Te dzieci były malutkie, to był duży zespół dzieci polskich, romskich, no międzynarodowy zespół, który śpiewał i piosenki Romów, ale nie tylko. I tam były i lekcje tańca, i przygotowywaliśmy koncert. Była to wspaniała praca i z programem, który przygotowywaliśmy, jeździliśmy także oprócz wielkich koncertów, o których zaraz powiem, ale jeździliśmy do małych ośrodków wspierać pomoc chorym dzieciom, zbierając no, do kościołów. No, to była taka praca także wychowawcza, ale artystyczna. No i te dzieci razem rosły, bardzo je pokochałam i cudownie, że w rezultacie jest to bardzo wzruszające, że ci dorośli ludzie, którzy już mają własne dzieci, odzywają się do mnie i twierdzą, że to był dla nich jakiś ważny czas w życiu. Dla mnie także. To trwało w sumie około 3-4 lat. Mm-hmm. No tak. No i udało nam się zrobić rzecz taką no, zupełnie niesamowitą. Bez precedensu, prawda? Z Czarkiem Majewskim mieliśmy taki pomysł, aby
aby pojechać z tymi dzieciakami na Jasną Górę. Ale jak to zrobić? W związku z czym wymyśliliśmy jeszcze z księdzem, który zajmował się Boże, uciekło mi nazwisko. Ksiądz, który zajmował się sprawami wiary Romów. Duszpasterstwem Romów. Słucham? Duszpasterstwem Romów. Tak, duszpasterz Romów. Przepraszam, w tej chwili nazwisko mi uciekło, w tej notatce jest. W każdym razie trafiliśmy i do prymasa Glempa, i do zarządu telewizji polskiej. Mieliśmy patronat korporacyjny telewizji polskiej. Mieliśmy patronat prymasa Józefa Glempa. Pięknie. Pojechaliśmy najpierw na spotkanie do ojca Mariana Lubelskiego, przeora Jasnej Góry. Przyjęto nas obiadem, pojechaliśmy w 4 osoby. Marek Urbański, ja, Czarek Majewski i Bożenka ze swoją żoną. I pojechaliśmy z takim pomysłem, że chcemy zrobić wielki koncert zadedykowany Janowi Pawłowi II, Romowie na Jasnej Górze dla Jana Pawła II, ale połączony z pielgrzymką ogólnoświatową Romów. No i proszę sobie wyobrazić, no oczywiście były pisma, to trwało około 8 miesięcy załatwianie tych patronatów, tego wszystkiego. I to się odbyło chyba w 2024 roku i to była wielka cygańska msza napisana przez nas, to znaczy w liturgię mszy świętej wprowadzone były cygańskie elementy i Romowie tańczyli na Jasnej Górze i śpiewali. Pięknie. To było w 2014, pani Aniu, tak? Nie w 2024, tylko 14. 2004. Czwartym, a. W 2004 roku to było. 20 lat temu. No tak. A ja się być może przesłowiłam. No właśnie, właśnie, bo... Tak. W 2004. No i jest zresztą bogata dokumentacja w biurze prasowym Jasnej Góry, to mnie cieszy, że te zdjęcia nadal są. I to byli ściągnięci artyści przez Czarka Majewskiego z całej Polski, tańczący, śpiewający. Wszyscy romscy artyści, prawda? Byli. Romscy artyści, prawda? Romscy artyści, tak. Wyłącznie romscy artyści. I oprócz tego była zorganizowana pielgrzymka Romów z całego świata. I to był taki koncert, który zresztą było połączenie z Janem Pawłem II i on na Anioł Pański o 12 z Rzymu pobłogosławił nas i powiedział, że właśnie jest taka uroczystość. I myśmy tam byli kilka dni, bo była próba następnego dnia i mieszkaliśmy w domu pielgrzyma. No było to ogromnie ważne doświadczenie i mieliśmy wszyscy przeświadczenie wagi historycznej. Pierwszy raz w historii Jasnej Góry Romowie byli w środku, tańczyli przed ołtarzem w bazylice tam na Jasnej Górze i oprócz tego była pielgrzymka. Nie było wtedy takiej możliwości, żeby zrobić transmisję telewizyjną, no właśnie, bo to było zbyt drogie. Niemniej mieliśmy patronat korporacyjny, wtedy ministrem kultury był Waldemar Dąbrowski i dał nam ten patronat. Ale szkoda, że nie ma nagrania z tego, prawda? Bardzo. Nawet z prywatnych kamer, żeby było. To już by było coś. Prawda? Być może są, tylko że był prezydent, pan Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy. Byliśmy przyjęci przez niego najpierw w gabinecie. To była oficjalna sprawa na najwyższych szczeblach. No właśnie. Był w trakcie tego koncertu. Myśmy byli wszyscy przy ołtarzu, także prezydent też i prezydent Włocławka przyjechał i cały zarząd Rady Włocławka. To była wielkie wydarzenie. Tak. Wielkie wydarzenie. Pani także Ania... miałam w tym swój czynny udział, a potem jeszcze byliśmy z dziećmi, jeśli chodzi o duże wydarzenia, jeszcze za życia Jana Pawła II na Placu Piłsudskiego w maju. To chyba poprzedzało jakoś, w każdym razie to była taka kumulacja różnych takich ważnych spraw. Śpiewały dzieciaki
na Placu Piłsudskiego w Warszawie też jest kilka zdjęć. Jeździliśmy, mieliśmy autokary. No, byliśmy bardzo, bardzo aktywni. I ja miałam takie absolutne przekonanie i razem z Markiem Urbańskim, że my robimy coś niezwykle ważnego, nie mówiąc już o tym, żeśmy się bardzo emocjonalnie związali z całą tą społecznością, tak. Ze wszystkimi. Zresztą mam kontakt z tymi chłopakami moimi, z dzieciakami, mają dzieci, na szczęście wszyscy chyba żyją. To wszystko dorośli ludzie, prawda? I są artystami. Tak. To jest szalenie ważne. No i Czarek jest wspaniały. Drogi się w pewnym momencie rozchodzą. Był taki czas, że nawet ja, proszę Państwa, i to wielki zaszczyt był dla mnie, byłam wiceprezesem Stowarzyszenia Twórców Romskich. Jako jedyna nie Romka. Aha, no proszę. To nie wiedziałem. Czarek mówił, że mogę wyglądać na Romkę ukraińską. No oczywiście, że tak. Tylko warkocze, kolczyki i już jest pani Romka od razu. Urodą jest pani bardzo zbliżona, to trzeba przyznać. No więc sam dlatego ja tak drążyłam mamę. O co tu chodzi? Skąd to się wzięło, prawda? Ja poproszę w tym miejscu o następny link. Posłuchajmy pięknych piosenek Randy. A teraz małe rendezvous. Spotkanie z pieśniarką cygańską. Pani Aniu, na krótko jeszcze wróćmy teraz do książki i do nagrań, bo należałoby tutaj wspomnieć jeszcze Andrzeja Pawłowskiego, Roma z Warszawy, który nadesłał mi nagrania, jakie wtedy istniały, Randy, i na podstawie właśnie jego nagrań dostałem 6 filmów wideo z koncertów Randy i dostałem nagranie całej płyty. Tej najnowszej, która była wtedy. No bardzo panu Andrzejowi dziękujemy. Tak, i dzięki właśnie niemu powstały te teledyski na YouTube, ale i teraz dodajemy stopniowo te filmy, które się zachowały jeszcze z koncertów Randy, i będą jeszcze zostały 3, które będą stopniowo wdrażane na YouTube. Także to tylko tak na uwadze, chciałem tylko zaznaczyć, że panu... Dobrze, że pan o tym mówi, dlatego że to jest droga. Nazwałam to spacerem cygańską drogą, dlatego że ja w momencie, kiedy weszłam w świat Randy i te rozmowy z nią nie dawały mi właściwie pola poszukiwań. I więc szukałam kontaktu i dzięki panu, który skontaktował mnie także z innymi osobami, no
jeszcze raz powtórzę, że bez tych osób, bez pana Andrzeja Pawłowskiego, bez pana, który robił potem tam w Kanadzie, tak, zdaje się, linki, że myśmy zrobili taką pajęczą sieć. Tak, dokładnie. To by po prostu nie powstało. Ale widać, jak to jest ważne, także nie tylko dla mnie, żeby jak te osoby czują potrzebę i jakby wagę tej twórczości, tak. Że my wszyscy jesteśmy w pewnym sensie połączeni tym. Ja muszę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że teraz jest jakby drugi etap życia tej książki. Bo to, że ona powstała, świetnie, mamy ją w ręku, liczymy, że ona będzie miała jakiś wpływ na osoby, które zajrzą do niej i że będzie dostęp. Będą tak zwane spotkania autorskie, które uważam, że powinny być w związku z tym, że jest to książka cygańska, inna. Ona oczywiście chciałam, żeby była też literacko dobrze zrobiona, tak. Merytorycznie, oprócz pewnego obszaru kulturowego, który chciałam oddać wiernie, ona wchodzi w drugi etap swojego życia, to znaczy spotkania związane z książką, gdzie widzowie, którzy przychodzą na te spotkania, słuchacze, osoby, czytelnicy, którzy chcieliby jej dotknąć i umieć zabrać ze sobą, powinni jakby uczestniczyć w pewnym międzykulturowym wydarzeniu. I tak to widzę, że te spotkania autorskie będą swoistymi koncertami. Aha. I tak już zaczęliśmy 21 marca. Udało mi się zaprosić do współpracy wspaniałych muzyków, akordeonistę pana Przemysława Wojciechowskiego i wspaniałą skrzypaczkę Joannę Okoń. Planujemy, odbył się pierwszy taki promocyjny, próbny koncert, spotkanie autorskie, gdzie ja opowiadam o książce, ale także przytaczam teksty Jerzego Ficowskiego. Ośmielam się zaśpiewać te teksty i piosenki Randi, przytaczając je, zachęcając ludzi do zajrzenia i do spojrzenia głębiej, zwracając uwagę na muzykę, na instrumentację, która jest zawarta w książce. My zrobiliśmy najwierniej kilka aranżacji na akordeon i skrzypce i jeszcze chciałabym to rozszerzyć i mamy kilka zaproszeń, między innymi będzie teraz koncert 13 czerwca w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i już zgodziła się ze swoim zespołem kolejna wspaniała osoba, która propaguje kulturę Romów i taniec romski, ponieważ Randia także tańczyła, w związku z czym opowiadając, tu nie ma co mówić, tu trzeba zaśpiewać, tu trzeba posłuchać muzyki, no i oczywiście opowiedzieć o książce, i będzie Urszula Jarosiewicz ze swoim zespołem. Aha. Także jesteśmy zaproszeni do Instytutu Teatralnego na jesień, gdzie będzie spektakl, w którym także chcę przytoczyć z racji możliwości technicznych w Instytucie także postać pana Jerzego Ficowskiego i fragmenty filmowe. I bardzo chciałabym, panie Arturze, żeby pan przyjechał jesienią i też zatańczył. Może się uda jeszcze wielu artystów zaprosić. To od kilku rzeczy zależy, między innymi finansowych. Ale taki jest plan, aby jeździć z tą książką z koncertami, żeby to były koncerty, a takie nietypowe spotkania autorskie. Mm-hmm, tak jest. Zbliżamy się do końca. Pani Aniu, ja życzę pani w ogóle wielki ukłon jeszcze raz w pani stronę. Wielki, wielki, głęboki, niski ukłon za wszystko, co pani zrobiła, za tą wspaniałą książkę, za tą cudowną edycję tej książki, że to w ogóle powstało, że zebrała pani te wszystkie materiały, że uderzała pani w tyle instytucji. To kosztowało i zdrowia, nerwów, wszystkiego.
wielkie, wielkie... Miały patronaty, między innymi honorowy patronat marszałka województwa zielonogórskiego. Aha, no i tutaj trzeba to powiedzieć. Patronaty telewizji, kultura, patronaty radia dla ciebie, patronaty burmistrza dzielnicy Praga Południe. Udało się po prostu zabrać tych wszystkich ludzi na ten spacer i oni pomagają ogromnie. No właśnie, to jest wielka zasługa wielu innych ludzi, którzy się przyczynili, ale jednak pani położyła tutaj największy wkład, największą pracę. Ja wzięłam ten wóz. Tak, dokładnie. Dzięki pani właśnie powstała ta piękna, piękna książka. Niski ukłon dla pani za to wszystko. Ja życzę pani dużo zdrowia, żeby się wypełniało te wszystkie zamierzenia, które są przed panią, które sobie cele, które sobie pani postawiła za zadania, żeby to wszystko ujrzało światło dzienne, żeby to się wszystko rozwijało, rozkwitało i dziękuję za... No i żeby Randia żyła i pamiętajmy o Randii, tak, i o artystach, tak, romskich. Tak, nie, no. I żeby kształcić, żeby te talenty nie ginęły. To jest strasznie ważne. Tak jest, tak jest. Tego się trzymajmy. I jeszcze raz pani serdecznie dziękuję, pozdrawiam, ściskam i do zobaczenia pani Aniu. Do zobaczenia. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Wszelkiego dobra. Dziękuję ślicznie. Proszę państwa, to był program Artur i promotorzy kultury romskiej. Moim gościem była dzisiaj autorka książki Randia po polsku drapieżna, pani Anna Bojarska-Urbańska. My widzimy się w przyszłym tygodniu o godzinie 20 w piątek. Do widzenia, do usłyszenia. Cygańskie wróżby mówią nam, że ja tobie serce dam. Na złą albo dobrą noc. Tych strojów nie ma w gablotach muzeum. Pewnie dlatego, że są noszone do pracy. Ale cyganie, tak jak poznaniacy czy poleszucy, osiedlili się w mieście zaraz po wojnie i wbrew temu, co mówi się o ich cygańskim usposobieniu, zostali w Gorzowie, wrośli w Gorzów i są patriotami Gorzowa. Zespół nazywa się Terno, co znaczy młodość, a solistka to znana w całym kraju Randia. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.